Zapraszamy dzieci i ich rodziców do Dzieciandii, krainy, w której sprawy zwykłe dzieją się w sposób niezwykły. Miejsca, gdzie jest wesoło i kolorowo, radośnie i mądrze. Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Dzień dobry wieczór. Dzisiaj mamy niespodziewanego gościa. A jakiego niespodziewanego gościa mieliśmy, Hania? Freja. W postaci małej Freji, tak? 2-letniej dziewczynki. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dlaczego Freja nas odwiedziła, to zapraszamy do wysłuchania naszych... Pogaduchy do poduchy. O, jak fajnie to brzmi. A potem będzie bajkowisko. A jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć. Dla wszystkich, którzy nas teraz słuchają, w trakcie nagrywania tych szaleństw z Freją urodziło się mnóstwo wróżek. A dlaczego? Bo bawiłam się. I co Freja robiła? Śmiała się do rozpuku. A jak się dzieci śmieją i ten śmiech jest szczery, to co się rodzi? Wróżki. Tak, jakie panie? Wróżki? To ty nie oglądałaś Dzwoneczka, już nie pamiętasz. A, i tyle. A teraz zapraszamy. Ty, agentka, chodź tutaj. Freja ma 2 latka i jest naszym gościem dzisiaj. Przydarzyła się wyjątkowa sytuacja. Mama Freji zadzwoniła do nas, żebyśmy mogli zaopiekować się Freją, ponieważ musiała jechać do szpitala. Będzie dobrze. I Hania siedzi razem z Freją. I co robicie, Haneczko? Bawimy się w duplo. W Lego duplo? No. A co robi dzisiaj Tosia? Oj, Tosia zmierzyła mnie wzrokiem. Tosiu, co robisz? Powiedz. Plastyka. Robisz, jak to Freja przyszła do nas, to powiedziała Play-Doh. A tak naprawdę to chodzi o taką ceramikę. Nie użytkową, ale ozdobną. Tosia dzisiaj bawi się w glinie. A dla kogo to robisz, Tosiu? A dla koleżanki na urodziny. No to fantastycznie. To fajnie, że robisz coś takiego handmade, tak? Czyli własnymi rękoma. A powiedz mi, jak ci idzie? No spoko. Na razie jest taki okrąg, tak? To chyba z tego będzie jakaś miseczka. A mówiąc o urodzinach, są 7 dni do moich urodzin. No bo my w styczniu to mamy masę tych urodzin, prawda? Kto ma najpierw urodziny? Mama, dlaczego ty zawsze? Dlaczego ja zawsze mam pierwsza urodziny w styczniu? No bo ja się urodziłam na początku stycznia. Potem urodziła się Tosia i Tosia ostatnio obchodziła... 18. I jak się czujesz? No dobrze. A potem czyje są urodziny? Ja. Czyli? Hania. A Hania, które będzie miała urodziny? 9. Mówię wam, jak my dzisiaj mamy, musieliśmy na chwilę przerwać, bo nam się tutaj koleżanka rozkręciła. Zaczyna nam biegać od góry na dół i nie zwracać w ogóle uwagi. No, teraz poszła pomagać Tosi. Co robisz, Frejuś? Rolujesz tutaj, tak? Co powiesz nam ciekawego? Rol, tak? Rolujesz. A Hania, co tutaj? Co ty zrobiłaś z tej gliny? Co to Zrobiłam kotka i wygląda, jakby mama zrobiła. Ale wiesz co, to jest naprawdę piękny kot. I taki ogon ma podwinięty. On trochę wygląda jak z tej japońskiej bajki, którą oglądaliśmy o tych kotach. Nieprawdaż, Tosiu? Mhm. Co tam masz? Fork. To jest fork? No nie bardzo. Co to jest? Łyżeczka, nie fork. A to jest knife, to tego nie bierzemy. Rolujesz, tak? A my dzisiaj oglądaliśmy piękną bajkę. Hania, jaką? Enchilado. Enchilado. A w języku polskim jak ta bajka się nazywa? Nasz dom Encanto, Tosia podpowiada. Ciekawe, czy już oglądaliście tą bajkę. Dajcie nam znać. Kotek się, że tak powiem... Freja pomogła mu się rozwalić. Ale mamy tutaj dzisiaj ubaw, słuchajcie. No dobrze, dobrze. Daj jej kawałek tej gliny. A gdzie koleżanka nam ucieka teraz? Auć! Pingwin. To nie jest pingwin, to jest akurat bocian bolek to. To nie karot, to jest jego wielki nos. Oglądaliśmy bajkę. Tosiu, przypomnij mi jeszcze raz, jak się nazywała? Encanto. Polski tytuł jest troszkę inny. Nasze magiczne Encanto. Podobała ci się ta bajka? Bardzo fajna. A płakałaś? Za pierwszym razem. Tata. Ja płakałem. Ja też płakałam. Idę sprawdzić, czy Hania płakała. Płakałaś? Tak. Piękna bajka. Naprawdę wam polecamy. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to oglądajcie. I jest na Disney+.
Freja, nie, 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 koleżanko, po schodach nie wchodzimy. No dobra, idziemy na górę. I Freja weszła do Tosi do pokoju i mówi: wow! Teraz schodzimy na dół. Opowa. Więc dzisiaj chyba nie będziemy mieć czasu, możecie chyba słyszeć ją. Musimy kończyć. Bardzo serdecznie się z wami żegnamy, a teraz zapraszamy na bajkowisko napisane na potrzeby tego właśnie podcastu pod tytułem Kobold. Dziadek Starek bardzo ucieszył się z wizyty ukochanej wnusi, zaś babcia postawiła wodę na herbatę i z kolorowego szklanego pojemnika wyciągnęła własnoręcznie zrobione pierniczki. Gdy już rozsiedli się w wygodnych fotelach, Halinka opowiedziała o wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich dniach, związanych z odkryciem dotyczącym tajemniczego monokla. Babcia uśmiechała się przez cały ten czas ze zrozumieniem, jakby doskonale rozumiała, co dzieje się w środku dziewczynki. A ta, z każdym wypowiedzianym słowem, czuła, że jeszcze chwila, a coś eksploduje w miejscu, gdzie zwykle miarowo pracuje serce. Nachyliła się w stronę wnusi delikatnie, ujęła jej lewą dłoń i zaczęła głaskać, a opowiadająca dziewczynka poczuła spływający na nią spokój. Dziadek zaś nie przerywał, tylko patrzył w oczy Halinki i wsłuchiwał się w każde wypowiedziane przez nią słowo. Gdy ta skończyła opowiadać, zapytał: i co, sama wpadłaś na to, by dopasować ten kawałek kwarcu do tego starego monokla? Dziewczynka skinieniem głowy potwierdziła to i dziadek zaczął przyglądać się monoklowi trzymanemu w dłoniach. To może herbaty? Spytała babcia. Po dokonaniu takiego odkrycia chyba się należy. Ale ja, babciu, nic bym nie zrobiła, gdyby Luiza wcześniej nie pokazała mi tego kawałka kwarcu. A co tam u niej, kochanie? Spytała babcia. I dlaczego nie przyjechała z tobą, jeśli we dwie dokonałyście tego odkrycia? Proza życia, odparła dziewczynka. Luizę dopadło jakieś przeziębienie i leży w łóżku. Ale uznałyśmy obie, że nie ma co zwlekać, tylko jak najszybciej muszę porozmawiać z dziadkiem. Znaczy się z wami obojgiem, o tym szkiełku i o monokularze. Babcia zaśmiała się. Ha, 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 z nami, ale tak naprawdę to z dziadkiem, co? I puściła oczko do męża. Wiem, wnusiu, że on zawsze ci pomoże. Ale nie zapominaj, że i babcia coś tam zawsze może. Mówiąc to, uśmiechnęła się do Halinki. A jej oczy przesyłały tak wiele ciepła i tak wiele miłości, że dziewczynka poczuła się bardzo, ale to bardzo szczęśliwa. Wiem, babciu, powiedziała. I chciała jeszcze wyjaśnić, że doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Lecz jej wypowiedź przerwało bardzo głośne pukanie w ścianę. Dziadek najpierw spojrzał w miejsce, skąd doszedł ten dźwięk, a następnie na babcię, która niemal natychmiast rzuciła w stronę Halinki. Zachowuj się tak, jakby nic cię nie dziwiło. Proszę, powiedział dziadek. Na ścianie rozdzielającej salon, w którym siedzieli, od kuchni, w której babcia przyrządziła herbatę, pojawiły się małe drewniane drzwi. To znaczy najpierw ich zarys, a dopiero po chwili same drzwi. A przecież nigdy ich tam nie było. Tego Halinka była pewna. Znała ten dom równie dobrze jak swój własny. Drzwi uchyliły się. O, to, to! Krzyknęło niewielkie stworzenie z wyciągniętą przed siebie ręką, wskazując oskarżycielsko palcem na monokl trzymany przez dziadka Starka. Krasnoludek? Wyrwało się Halince. Stworzenie spojrzało na dziewczynkę i z wyczuwalnym w głosie zażenowaniem powiedziało: a także niziołek, gnom, chochlik, krasnal, skrzat, a nawet troll oraz diablik, duszek, psotnik oraz, co stało się szczególnie modne ostatnio, hobbit i krasnolud. Choć z tym psotnikiem to akurat nie trafiliście w ogóle. I zamknij proszę usta, bo to bardzo niegrzecznie tak trzymać otwartą paszczę. Dopiero po chwili Halinka zrozumiała, że ta bardzo niska istota mówi o niej, a właściwie to do niej. I uświadomiła sobie, że faktycznie ma otwarte ze zdziwienia usta. Natychmiast szybko je zamknęła,
a następnie pytającym wzrokiem spojrzała na dziadka, który zwrócił się do niskiego gościa. Mistrzu Alubardzie, witaj w moim domu. Witaj, opowiadaczu. Odrzekła istota. Dobrze cię znów widzieć, przyjacielu. I ciebie, rzekła babcia. Pani? Stworzenie ukłoniło się dystyngowanie. Jak dobrze widzieć cię całą i zdrową po tym wszystkim, co nas spotkało. Zaiste, odpowiedziała babcia i powtórzyła. Zaiste. A kimże jest ta młoda panna ludzka, nie potrafiąca rozpoznać kobolda? Stworzenie ponownie spytało dziadka. Najwyraźniej stworzenie było czymś, co nazywa się kobold i nie było człowiekiem. Mistrzu Alubardzie, poznaj moją wnuczkę, panienko. Niziołek ukłonił się uroczyście. Bardzo miło cię poznać. Halinka cały czas powtarzała w swej głowie, że musi zachowywać się, jakby nic jej nie dziwiło. I odrzekła najspokojniej, jak tylko mogła. I mnie jest miło poznać pana. To! Kobold ponownie wskazał na monokular w rękach dziadka. To mnie tutaj sprowadziło. Wysyła nieprawdopodobnie silną energię. Co to jest? Dziadek spojrzał na monokular i odpowiedział. Też chciałbym wiedzieć, przyjacielu drogi. Jeśli znajdziesz teraz czas na wypicie z nami herbaty, to wysłuchamy raz jeszcze opowieści mojej wnuczki. Co ty na to? Z prawdziwą rozkoszą. Bez zastanowienia odparł przybysz. A i mlekiem do herbaty nie pogardzę. Jak widzę, to pierniczki są twojej roboty, pani. Zwrócił się do babci. Ach, zawsze byłeś szarmancki, Alubardzie, rzekła babcia. Tak, sama je zrobiłam i dojrzewają już od pół roku. Cudownie, cudownie. Gość wydawał się w niebo wzięty. Nie dość, że dotarłem do was, czego wcale się nie spodziewałem, to jeszcze w przyjaznej atmosferze usłyszę o tym, dlaczego od tak dawna nie mogą odpocząć, poszukując tego czegoś. Ruchem głowy wskazał na monokular. Zdjął z głowy melonik i usiadł na podnóżku fotela. Cóż, był to mebel doskonale odpowiadający wielkości gościa. W międzyczasie Halinka ponownie opowiedziała o Luizie, prezencie od jej babci, miłości do antyków i dopasowaniu płytki kwarcowej do monokularu kupionego na smoczej szyi. Gdy skończyła, to niziołek zapytał się, czy może ów monokular zobaczyć. Dziadek podał go bez najmniejszego zawahania, a kobold wyjął z kieszeni swej gustownej marynarki w stylu wiktoriańskim ozdobną lupę jubilerską. Włożył ją na prawe oko, wziął podany przedmiot i zaczął go oglądać. Co jakiś czas padał głos zachwytu. Mogę otworzyć? Spytał w pewnym momencie. Halinka twierdząco skinęła głową i gość sięgnął ręką w okolice piersi i wyciągnął długą, cienką szpilę. Otworzył monokular i rozpoczął badanie szklanej płytki. Po jakimś czasie powiedział. Bardzo stary wyrób. O, tu znajduje się fragment znaku cechu, który go wytworzył. Wskazał na największe wyszczerbienie płytki. No i mimo, że znaczna część jest wyłamana, to ja jestem pewien, że to robota pracowni mistrza Brulla. Kto wie, może nawet on sam to stworzył? I to zdecydowanie nie jest kwarc. To nie jest kwarc. A tutaj jest napisane... Niziołek wskazał na wewnętrzną stronę monokularu. Imię właściciela... Urwał i spojrzał na dziadka. Magda. Magda? Zdziwił się Starek. Ta Magda? A znasz jakąś inną? Tym razem zdziwił się kobold. Takiej, która znałaby magię, to nie. A więc to jest jej własność. Niekoniecznie. Przerwał gość. Czy jest? Do tego nie jestem pewien. Zobacz. I tu wskazał na wykończenie oprawki od strony noska. To były kiedyś pełne okulary, w zasadzie binokle. Widzisz materiał? To drzewo, w zasadzie jego kora. A jakie to drzewo? Spytała znienacka Halinka. Nizioł spojrzał na nią przeciągle i powiedział krótko. To drzewo. Zupełnie jakby to nie wymagało wyjaśnienia. Halinka spojrzała na babcię, a ta tylko przecząco pokręciła głową, dając znak, by tego tematu nie drążyć. I te binokle... Były zapewne własnością Magdy, kontynuował kobold. Ale z jakiegoś powodu zrobiono z nich monokular, albo nawet dwa.
tego to nie jestem pewien. Może po prostu się złamały, nieśmiało wtrąciła Halinka. Złamały? Niziołek był bardzo zdziwiony. Ale jak? Przecież to drzewo! I spojrzał na dziewczynkę w taki sposób, jakby chciał powiedzieć, że każdy wie o tym, że cokolwiek jest zrobione z drzewa, nawet z jego kory, to coś jest niezniszczalne. I Halinka pojęła to w jednej chwili. A dziadek zapytał swego gościa. I mówisz, mistrzu, że to nie jest kwarc. To co to jest? Ten materiał to mandrylon. Są takie miejsca w korytarzach wśród korzeni drzewa, gdzie można go znaleźć. Świeci w ciemnościach. To on mnie ściągnął. Ale pierwszy raz widzę go w innym miejscu niż drzewo. A ten świat, który w nim widać, to gdzie on jest? Spytała Halinka. No i to jest właśnie najdziwniejsze. W zdumieniu odparł Niziołek. Bo moim zdaniem to jeden ze światów straconych. A jak wiadomo, nie ma żadnego połączenia z nimi. A tu się okazuje, że jakieś połączenie to jednak jest. Bardzo dziwne, bardzo, bardzo dziwne. W zadumie rzekł do siebie. I pociągnął łyk herbaty, a następnie sięgnął po piernik. Po chwili zaś pewnym siebie głosem powiedział. No, ale na razie to nie wolno trzymać mandrylonu w monokularze. Nie wiem tylko, jak go zabezpieczyć, by nie emitował swojej energii. W tym momencie Halinka podała skrzyneczkę, w której Luiza trzymała płytkę. Kobold schował w niej mandrylon i zamknął wieko. Nic nie czuję, powiedział zdziwiony. Spojrzał na drewniany pojemnik i ponownie uniósł wieko. Ponownie zamknął, otworzył, przyjrzał się czerwonej wyściółce skrzyneczki, zamknął wieko. Nie wiem, co to jest, powiedział. Ale ten materiał tłumi wibracje mandrylonu. No to dobrze. Trzeba tylko ukryć go najlepiej razem z monokularem. Ja nie mogę tego wziąć. Nie teraz. Następnie zwrócił się bezpośrednio do babci. Czy możesz pani to wszystko ukryć tak, by nie wiedziano, że to w ogóle istnieje? Babcia tylko skinęła na potwierdzenie głową. Wspaniale! Rzekł uradowany Nizioł. No to pozostaje tylko rozmówić się z Magdą, co wcale nie napawa mnie radością. Z nią to jednak różnie bywa. To może ja? Spytał dziadek. Ależ nie! Natychmiast zareagował kobold. Ona nie może wiedzieć, kto może być w to zaangażowany, ani na jakim świecie znajduje się ten jej mandrylon. To jednak ja muszę się z nią spotkać. Halinka miała wrażenie, jakby Niziołkowi głos lekko zadrżał. Babcia wzięła skrzyneczkę i monokular, a następnie wyszła z pokoju. Wróciła po chwili z bardzo rozwianymi włosami, poprawiła je ręką i usiadła w fotelu. Jakiś czas ze sobą rozmawiali, a gdy skończyli pić herbatę, kobold pożegnał się. Równie dystyngowanie, jak wówczas, gdy przybył. A następnie otworzył drzwi i zniknął. Drzwi również, ale dopiero po chwili. Co to było? Spytała Halinka. To, wnusiu, był kobold, nasz przyjaciel, odpowiedziała babcia. To wiem, ale jakim cudem? Przecież to postać z bajki, powiedziała Halinka. Jak widzisz, wnusiu, niekoniecznie, rzekł z uśmiechem dziadek. A co ja mam powiedzieć Luizie? Spytała dziewczynka, a babcia odpowiedziała jej pytaniem. A o czym? Jak o czym, babciu? O jej mandrylonie, to znaczy o jej kwarcowej płytce. Po tym stwierdzeniu dziadek i babcia zaczęli się jej dziwnie przyglądać. Babcia podeszła do niej i cicho spytała. Jakiej płytce? Tej do mojego monokularu, to znaczy monokularu tej jakiejś tam Magdy. Dziewczynka nie rozumiała, dlaczego musi tłumaczyć coś, czego wszyscy byli świadkami. A babcia cichym głosem zadała kolejne pytanie. To ty to pamiętasz? Halinka skinęła głową. Wszystko? Ponownie zapytała babcia. Wszystko! Wówczas babcia objęła swoją wnuczkę i mocno wtuliła ją w siebie. Halinka po chwili poczuła, że z kolei dziadek objął je obie, a potem powiedział. Musisz zacząć nas częściej odwiedzać, kochanie. Okazuje się, że masz wielki dar. Czeka cię dużo nauki. Ale co ja powiem Luizie? I babcia z uśmiechem odpowiedziała. Nic,
Już nikt nie pamięta o tej płytce. Nikt, oprócz nas, dodał dziadek. I tak dotarliśmy do końca dzisiejszego podcastu. Jeśli chcesz, by Dzieciandia dotarła do innych, to daj łapkę w górę. Jeśli zaś nie chcesz przegapić nowej audycji, to koniecznie zasubskrybuj podcast. Na przykład na YouTube'owym kanale. A samą Dzieciandię możesz zawsze posłuchać całkowicie za darmo na każdej popularnej platformie podcastowej. Wystarczy dostęp do Spreakera, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, czy też po prostu do Twojej ulubionej aplikacji podcastowej. I koniecznie porozmawiaj o tym podcaście ze swoimi przyjaciółmi. Jeśli zaś chcesz się z nami skontaktować, to napisz e-maila na adres dzieciandia@gmail.com. Do usłyszenia! Lena, Piotr, Tosia i Hania, czyli ja. Koniec! Pa, pa, pa!